Cześć moi kochani, z tej strony Zawszok, ja dziś na odcinku pojawi się slime, ale to slime z waszego oznaczenia mnie na TikToku, ponieważ ostatnio obserwuję, że oznaczacie mnie pod różnymi przepisami i serdecznie wam za to dziękuję, bo mi pomagacie i odkryliśmy dzięki temu wszyscy razem, że jest przepis na TikToku, którego w sumie osobiście nie robiłam tutaj. Więc teraz sobie zobaczę, jak ten przepis wygląda. Ja sobie zaglądę do swojego telefonu, jest on naprawdę bardzo łatwy. A przy okazji sobie zobaczcie, że te osoby, które mnie oznaczyły, tutaj wam pokażę, po prostu rozdaję im serduszka. Tam, gdzie mnie oznaczacie, gdzie uważam, że ten przepis wyląduje na odcinku i bardzo mnie ciekawi, to zostawiam wam serduszka. Jeżeli jeszcze nie znacie mnie na TikToku, to nazywam się tam Zawszoki01. Ktoś mi zajął moją nazwę, więc jestem 01 i mam nadzieję, że mnie tam obserwujecie, ponieważ już niebawem będzie tam coś fajnego. A wy, jeżeli chcecie mnie wspierać, możecie zostawiać łapki w górę, komentarz oraz subskrypcję na tym kanale. Dzięki temu YouTube pokazuje wam moje filmy, a jeżeli dalej wam nie wyświetlają się moje filmy, pomimo że używacie dzwoneczka i tych wszystkich rzeczy, które wam polecam, to jedyne co musicie wykonać, to odsubskrybować mój kanał i zasubskrybować go na nowo, włączyć dzwoneczek. Wtedy już wam powinno wszystko hulać, działać i poprawnie się tutaj, wiecie, bawić. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ja wam zwrócę uwagę. Zobaczcie, jak jestem dziwnie opalona. Ostatnio byłam na wakacjach i źle się posmarowałam tym trzydziestką tak zwaną. Jest 50-30, wiecie, filtrem. No i wyszło jak zawsze, wyszłam jak krowa w ciapki. Ale również obiecałam wam pokazać, jaka jest wielkość brzuszka. Słuchajcie, ale zanim wam pokażę, to napiszcie mi koniecznie w komentarzu, czy może interesują was jakieś filmy związane z moją ciążą, może jest coś, co mogłabym wam powiedzieć, nagrać, pokazać, a mi jeszcze to nie przyszło do głowy, więc koniecznie piszcie pomysły na filmy w komentarzu pod filmem, a ja pokazuję wam brzuszek. Jest on takiej wielkości, chyba nie ma źle. W ogóle nie wiem, czy te paski tak poszerzają, czy powiększają. W każdym razie, moi drodzy, tak jak widzicie, już za tydzień zaczynam siódmy miesiąc. Więc tak jak widzę, to chyba nie ma tak źle, chyba nawet spoko to wygląda. Ale tak jak widzicie mnie tutaj, to w sumie nie widać, żebym była w ciąży. Więc jak czasem was spotykam na mieście i widzicie mnie na filmach, że tutaj nic nie widać, a na mieście jest jakiś większy brzuszek, to zawsze jest to dla was zaskoczenie. Dobra, ja nie przeciągam, lecę robić ten przepis, no i sprawdzamy formułę i porównujemy ją do fajnego też normalnego skleju slime'a, więc zaczynam działać. Składniki mamy przygotowane, oto miseczka na pierwszym planie i na drugim łyżeczka. Zaczynamy oczywiście tak jak według przepisu tego bardzo prostego na TikToku, czyli od odżywki. Ja tutaj mam jedną ze swoich ulubionych, więc dam jej troszeczkę, jakieś może z trzy łyżeczki, żeby ta masa no troszeczkę konkretna wyszła. Dobra. Następnie twórca proponuje barwnik niebieski. Ja połączę niebieski z żółtym. Chyba nie będzie to jakaś zmiana ogromna, kolorystyczna. Dwa. Ten niebieski jest bardzo intensywny. I żółciutki. A, zielony wyjdzie. Gdzie? Zapomniałam totalnie. Mieszamy. Dobra, nie wyszedł mi zielony, bo było za dużo niebieskiego, ale mieszam jeszcze. Plus robienia takich mas, słuchajcie, jest taki, że po prostu tak super pachnie. Ja po prostu tak uwielbiam te kosmetyczne zapachy, to jest takie przyjemne. Dobra. Mamy to mniej więcej. Ten barwnik tak nie do końca chce się połączyć z tą masą, ale dobra. Nie przesadzam, ściągam tak mniej więcej ze ścianek, no i dodaję powoli mąki ziemniaczanej. Dam na razie może dwie łyżeczki, tak dwie i pół. No i ten moment, który nie został pokazany, czyli wyrabianie, to jest ten najgorszy moment takiego baćkania się. Dobra, te dwie i pół łyżeczki to było dalej za mało. O nie, wiecie co, ja już to mówiłam wielokrotnie, nie lubię aktualnie, jak jestem w ciąży, zapachu mąki, no i zniknął mi ten super zapach odżywki. Dobra, jeszcze trochę trzeba tu dać tego, tak
dwie na razie. Jeszcze raz, dwa. A, poleciała mi tu mąka, widzicie ją? No nic. Ale kolorek się zrobił po drodze fajny. Dobra, wyrabiam to. Halo, ile potrzeba tutaj mąki, żeby coś z tego wyszło? Ogólnie no masa już wygląda w pożądalu, ale dalej potrzebuję tej mąki. No sami widzicie, ile tego daje. Multum. Okej, może teraz się uda. Przychodzi ten moment, że trzeba będzie to wyrobić po prostu w rękach. I to sobie wszystko wysypuję. Jeszcze się klei troszeczkę. To brudzenie się nie zostało pokazane na filmie specjalnie chyba. Ale dobra, dam radę. Tych okruszek specjalnie nie będę zbierać. Będę się skupiać na tej masie wyżej, żeby ją konkretnie wyrobić. Więc to, co się pokruszy, to idzie automatycznie do kosza. Dobra, ja w takim razie sprzątam tutaj i oczywiście robimy porównanie mas, ale na pierwszy rzut oka ona jest taka satynowa, taka delikatna, taka fajna. Mega mi się podoba, naprawdę. I oto mamy dwie masy. Nie bez powodu przychodzę z typowo masą slajmową, a to jest masa podobna do slajma. Dlatego zawsze mówię na odcinkach, że mączne masy są naprawdę genialne, są super w dotyku, mi przeszkadza no niestety zapach tej mąki, ale ogólnie chciałabym porównać to dla tych, że no niestety, jeżeli chcecie mieć prawdziwego slajma, to ten klej musi być tutaj użyty. Sami widzicie, jak się taki slajm zachowuje, o wiele inaczej. No i dobrze to wiemy, ale no wiem, że nie każdego na przykład stać na rzeczy do slime lub po prostu nie każdy ma taką możliwość dostępu, więc musimy brać wszystkie czynniki pod uwagę, więc takie masy slime'owe, slime'owo podobne też są super. Ona w ogóle tak fajnie się rozwarstwia, nie będzie się tak rozrywać, zobaczcie, tak jak to jest no niestety w slime'ach, chociaż slime'y też się rozrywają, ale uważam, że ta masa jest naprawdę super. Na mniejsze części podzielona jest o wiele lepsza. Jest bardzo miękka, jest satynowa, jest naprawdę bardzo ładna. W ogóle ona ogólnie, jak tak się, zobaczcie, porozrywa, to jest genialna. Fajnie wygląda, ja tak uważam. Naprawdę jest przepiękna. Przypomina mi taką choinkę. O Jezu, jak pomyślisz, że za pół roku święta, to znajdziecie, to tak przeleci. Moja masa się bardzo kruszy. Tam niestety został pokazany tylko taki jeden ruch na filmiku. To jest bardzo zdradliwe, słuchajcie, bo zrobiła ona tak i tak. Czyli ta masa się nie rozleciała. A jak wygląda to w rzeczywistości? No to wygląda to tak, jak widzicie tutaj, że możecie sobie ponaciskać. Fajna jest, satynowa, jest przyjemna w dłoniach. Jak się nią bawicie, jest naprawdę genialna. Jednak taki malutki mankament musi być, że ona się tak kruszy. Ale jakby nie patrzeć, jest przepiękna, moim zdaniem. Dajcie znać, co sądzicie o tej masie. Jeżeli widzicie jakieś fajne, ciekawe przepisy, których nie widzieliście jeszcze u mnie na kanale, no to koniecznie mnie oznaczajcie, ja zawsze postaram się sprawdzić, jeżeli dotrę, ponieważ tych powiadomień jest naprawdę miliony, ale będę się starała jak mogła. Zobaczcie. No, ja uważam, że to jest superanckie. Fajnie było przetestować taką masę. Mega mi się ona podoba. I ten kolor, który wyszedł. Wow. Dobra, nie przeciągam. Próbujcie w domach. Napiszcie, czy wy też robicie takie masy. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć, kochani. Pa!